Hej, witam Was wszystkich, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, witam Was z mojego saloniku w domu. Jak widzicie, mamy zimę w tej chwili, jest zimno, także nie kręcę na zewnątrz, bo powiem Wam, że jak wyjdzie się na zewnątrz, to po prostu szczęka się robi sztywna i z tego gadania po prostu nic nie wychodzi. No, żeby jednak nakręcić jakiś sensowny film, to po prostu trzeba mieć tą temperaturę w miarę normalną, żeby można było normalnie sobie gadać. O, jak widzicie, tu taka obok mnie jeszcze świąteczna wiązaneczka stoi sobie. To jest wytwór mojej żonki kochanej. Słuchajcie, cały czas robię te odcinki o sprzęcie silnika. Dzisiaj chciałem Wam zająć kilka minut i opowiedzieć na temat przepływomierza, czyli popularnej takiej przypływki, jak to wszyscy mówią. Słuchajcie, przepływomierz to się wziął od tego, że szczególnie silniki te spalinowe, czyli nasze benzyniaki, no to musiały mieć, producenci dążyli do tego, żeby ten przepływ powietrza był bardziej mierzalny, żeby ten silnik był bardziej i ekologiczny, i bardziej dynamiczny, i bardziej on się dostosowywał dobrze do warunków pracy. No i wymyślono przepływomierz. Na początku to były takie jeszcze pierwsze układy silników były bez przepływek, tam sobie radzono na zasadzie, że to całe, powiem Wam, nie było sterowników silnika, tylko był aparat zapłonowy, cewka, no i aparat zapłonowy, na przykład pamiętam, że ja to pamiętam, powiem Wam, bo nawet miałem taki model, był taki sam Polonez, nie wiem czy pamiętacie, i w Polonezie był na przykład taki moduł, aparat zapłonowy, który przy odpowiednim zwiększeniu obrotów on po prostu powodował przyspieszenie zapłonu. Tak to się odbywało tam, bo tam był taki elektromagnecik odważny, który powodował, że te krzywki ze stykami na poszczególne świece, one po prostu w inny sposób się ustawiały, ale jeżeli chodzi o moc, o dynamikę, no to były to silniki, które dzisiaj, powiem Wam, te silniki uzyskiwały ledwo połowę mocy tych, co dzisiaj uzyskują, bo dzisiaj jest 1,5 litra, to nawet uzyskuje się, powiem Wam, prawie 200 konie, na przykład w przypadku BMW czy Audi, bo to wszystko turbo doładowane jest. Natomiast w tych starych silniczkach, no tam było, pamiętam, Polonez to uzyskiwał, tam był 1500 pojemności, a to uzyskiwało 60 parę koni mechanicznych zaledwie. Tak to było w praktyce. Także słuchajcie, co to jest przepływomierz? No to sama nazwa wskazuje, on po prostu mierzy to powietrze, które nam wlatuje do silnika. I pierwsze przepływomierze, które zostały zastosowane w silnikach, to były przepływomierze klapkowe. One działały na takiej zasadzie, że była tam, słuchajcie, taka klapka. Nie mam tego przepływomierza, żeby Wam pokazać, bym musiał dorwać jakieś stare Audi albo BMW z lat 90. A to już jest problem. Może gdzieś tam coś takiego znajdę, to Wam pokażę. Generalnie ta klapka działa na zasadzie potencjometru, że odwrotnie proporcjonalnie. Jeżeli klapka się wysunęła, to napięcie nam spadało. I tak to odczytywał sterownik silnika. I na tej podstawie dobierał sobie te parametry dawki paliwa na podstawie tego powietrza zasysanego. Słuchajcie, te przepływomierze klapkowe, one też miały coś takiego jak czujnik temperatury powietrza, czyli realizowały niejako dwie funkcje. Jedna funkcja to była właśnie masę tego powietrza. One sobie tam tą klapą regulowały, nie wiem, miałem to rysunek, nie wiem na ile to będzie, o, widać, tak wyglądał ten przepływomierz. On miał taką u góry taką klapę. Tutaj u góry mieliśmy ten cały, słuchajcie, mechanizm klapkowy. Tak to wyglądało. I tak jak powiedziałem przed chwilą, był tam też czujnik temperatury powietrza. Także dwie niejako funkcje taki przepływomierz nam realizował. Mierzył nam masę powietrza i sprawdzał, jaką mamy temperaturę powietrza dolotowego. No i w tym momencie oczywiście te dwie funkcje to miały z reguły te najlepsze samochody, bo te proste, na przykład autka typu tam marki takie dla ludu, czyli tam Opel czy Fiat, no to miały te prościuteńkie takie przepływomierze, tylko na zasadzie klapki z reguły, tak to wyglądało w praktyce. Także jeżeli chodzi o poziom napięcia, to był odwrotnie proporcjonalny do wychylenia się klapki. Jak mieliśmy klapkę do góry, to napięcie nam się zmniejszało i mniej więcej tak to wyglądało w praktyce. Jeżeli chodzi o przepływomierze, słuchajcie, klapkowe. No dzisiaj już generalnie producenci tego nie stosują, tego rozwiązania, dlatego że te klapki z czasem one tam, no wiadomo, mechanizmy się zużywają, czyli po prostu ta cała oś klapki, ona potrafiła się potem tam zacierać, ze względu na to, że wiadomo, w samochodzie wilgoć, zmiany temperatury, jakieś tam zabrudzenia, no i dochodziło do tego, że te klapki się po prostu blokowały, zacierały w jednej pozycji, wtedy mieliśmy już problem z odpowiednią pracą silnika. Samochód zgłaszał, słuchajcie, błąd, że przepływomierz jest uszkodzony. Zresztą to w tych starszych BMW E28 na przykład i chyba nie wiem czy E30, tych pierwszych też były przepływomierze klapkowe i właśnie takie awarie tych przepływek bardzo często się zdarzały. To, co jeszcze można dodać o przepływomierzach, słuchajcie, to generalnie stosunek powietrza do paliwa jest około 14,7, czyli na 1 kg paliwa przypada nam 14,7 kg naszego powietrza. Jest to tak zwany, słuchajcie, stosunek lambda. No to już Wam coś może powiedzieć ta nazwa, dlaczego mamy potem jeszcze sondę lambda. Także taka jest zależność. Prawie 15 kg powietrza na 1 kg, czy litr paliwa mniej więcej. Takie są zależności, jeżeli chodzi o stosunek powietrza do paliwa w naszym samochodzie. Słuchajcie, kontynuacją tego przepływomierza klapkowego jest teraz przepływomierz masowy. Słuchajcie, na jakiej zasadzie on działa? Przepływomierz masowy. Widzicie, miałem zamontować przepływkę, zapomniałem wczoraj. Tak wygląda przepływomierz masowy. O, zobaczcie. Ja pokażę tu na zdjęciu, bo nie chciało mi się wczoraj tam demontować. I zobaczcie. Generalnie tak, z tej strony tutaj sobie nasze powietrze wchodzi z filtra powietrza, natomiast z tej drugiej strony tutaj jest dostarczane do naszego silnika. Tak to wygląda nasza przepływka i tutaj u góry mamy złącze, które podaje sygnały sterujące i z przepływomierza, słuchajcie, do naszego sterownika silnika. Tak to wygląda w praktyce. Słuchajcie, przepływomierz masowy, on jest zbudowany tak, że w środku ma po prostu taki specjalny drut, który jest zasilany i on otrzymuje stałą temperaturę około 120 stopni. W momencie jak powietrze go owiewa, no to ta temperatura zmienia się i w tym momencie na wejściu przepływomierza mamy zmienne napięcie, które odbiera nam sterownik silnika i dla sterownika silnika jest to informacja mniej więcej jaka masa naszego powietrza jest w tej chwili transmitowana przez nasz przepływomierz. To jest tak zwany drut grzejny, który no, powiem Wam, często potrafi się uszkodzić. No, przeważnie, jeżeli nie wymieniamy filtra powietrza, to ludziska często to robią, że słuchajcie, wymienią olej, wymienią świecę, natomiast filtr, a jeszcze jest tam czysty, albo zapomną o tym. Chociaż to się teraz coraz rzadziej zdarza, bo te filtr powietrza to są groszowe sprawy, ale zdarza się. Ostatnio otwierałem chyba w Corsie taki filterek powietrza, gdzie nie było go widać praktycznie. Muszę Wam powiedzieć, że miał po prostu korzeń brudu. O dziwo tam jeszcze przepływomierz się nie uszkodził, także no szacun dla firmy Bosch, to jeszcze tam się nie rozsypało. Słuchajcie, dlaczego ten przepływomierz się uszkadza, jeżeli macie filtr zawalany? No po prostu dlatego, że ten nie ma tego dobrego opływu powietrza i ten element grzejny po prostu się zbyt wysoko nagrzeje i on się Wam przepali. Często jeszcze w przepływkach, słuchajcie, mamy tak zwany termistor, który nam też mierzy temperaturę tego powietrza dolotowego, czyli mamy ten drut grzejny i mamy jeszcze, słuchajcie, termistor. Czyli mamy niejako dwie informacje dla sterownika silnika, czyli mamy masa powietrza, ile przepływa, czyli jak nam drut się ochładza, to sterownik silnika widzi to jako, słuchajcie, zwiększone zapotrzebowanie na powietrze, czyli w tym momencie uruchamia też większą dawkę na przykład na wtryskiwacze benzyny do silnika. Tak to wygląda w takiej formie. I jeżeli na przykład mamy mróz na zewnątrz, czyli nasz czujnik temperatury widzi, że mamy niską temperaturę powietrza dolotowego, no to też zwiększy nam dawkę paliwa na naszym wtryskiwaczach lub na wtryskiwaczu rozruchowym, jeżeli takowy jest w naszym samochodzie. Także generalnie wtryskiwacze to one są jako taki element, który się wkręca, zobaczcie, do naszego układu dolotowego. Tak to mniej więcej wygląda. Także dla, słuchajcie, tych przepływomierzy masowych bardzo istotnym jest, żeby dbać o czystość naszego filtru, czy filtra powietrza, żeby to było zawsze ok. Czyli jak przyjeżdżamy sobie 10 tysięcy, to ten filterek należy po prostu wymienić i wtedy jest duża szansa, że nam ten nasz przepływomierz posłuży bardzo długo, bez żadnych problemów. Słuchajcie, jakie są jeszcze awarie w tych naszych przepływkach? Ja sobie takie wynotowałem główne powody. Przede wszystkim objawem awarii takiej przepływki to jest to, słuchajcie, że będziecie mieli utratę mocy. Czyli po prostu mimo, że deptacie w swój pedał przyspieszenia, no to auto Wam będzie po prostu się mulić, nie będzie reagować na przyspieszenie, może Wam też się zapalić check engine i takie są, słuchajcie, mniej więcej objawy awarii. No to jest bardzo odczuwalne. Ja muszę Wam powiedzieć, że taki właśnie objaw miałem kiedyś w Mercedesie i to jeszcze to się tak zrobiło, że ta przepływka mi się, słuchajcie, uszkodziła w samym dniu wyjazdu na wakacje. Także kurczę, musiałem, pamiętam, jeszcze tak nie mocno nie dłubałem w autach jak teraz. Raczej jeździłem do mechaników i pewnie dlatego ta przepływka mi się uszkodziła, bo jeździłem na serwisy i kurczę, nikt mnie nie uprzedził, że auto ma po prostu przekręcony licznik i zamiast tam przy kupnie 150, no to auto miało pewnie tam za 350 tysięcy i ten przepływomierz po prostu był do wymiany. No i akcja taka była, że wyjechaliśmy na trasę i gdzieś tam, słuchajcie, wyjeżdżałem w Bydgoszczy, gdzieś tam już w połowie drogi przed, niedaleko, przed Gnieznem samochód po prostu przestał jechać i tyle. Także dławił się i w ogóle to i po prostu to była przepływka, muszę wam powiedzieć. Jak uniknąć awarii? No przede wszystkim trzeba dbać, słuchajcie, o czystość instalacji i uważać, żeby, słuchajcie, no nie jeździć gwałtownie na przykład po kałużach. Ja prawdopodobnie muszę wam powiedzieć, że wjechałem w kałużę. No i dlatego mi się ta przepływka też pewnie uszkodziła. Tak się domyślam. Także to jest bardzo taki element, który jest czuły na mgiełki wodne, bo po prostu ten drucik wam się po prostu przepali w przepływce i tyle. No i będzie tam wtedy całe strawiśnika wam głupio, bo on nie będzie wiedział, jaką dawkę w ogóle paliwa ma sobie zastosować podczas jazdy. No i to co słuchajcie, też pali przepływki, no to instalacje gazowe, muszę wam powiedzieć, bo tak mnie czasami niektórzy hejtują tutaj, że ja tam o tym gazie cały czas mówię, że to silnik benzynowy to nie powinien mieć instalacji gazowej, tylko po prostu jeździć tylko na benzynie, bo co się dzieje? Dochodzi do tak zwanego wstecznego słuchajcie, zapłonu w kolektorze tego gazu. No i wtedy mamy po przepływce, bo to przepali nam ten drucik przepływomierzu i mamy już po zawodach. Także tak to wygląda w praktyce. No i teraz słuchajcie, jeszcze takie pytanie podstawowe na temat przepływek. Czy warto stosować zamienniki przepływek? No powiem wam, że nie. Ja temat przećwiczyłem w swojej BMC, kupiłem jakąś tam przepływkę, nie pamiętam co to było, ale chyba markę Delphi, czyli no niby niezła firma. Muszę wam powiedzieć, że ten motor chodził do kitu. On się tam, no, zbierał, ale to nie była ta sama dema, co poprzednio. Także no, odchyły od oryginałów są potężne i no ja wiem, że oryginalne przepływki to one kosztują kupę kasy, bo taki dobry przepływomierz boszowski, na przykład do BMW, no to muszę wam powiedzieć, no to jest w granicach tam 5-6 stów na pewno, z tego co pamiętam. No można się ratować, słuchajcie, przepływkami używanymi, no to tam, to wtedy można sobie wyrwać taniej. No to, że to będzie kosztować na pewno w granicach 100-150 zł. Co do naszych, słuchajcie, Opelków, no to też raczej kierujcie się w kierunku oryginalnych przepływomierzy. Lepiej poszukać dobrą używkę oryginalną niż zamiennik, bo zamiennik wam po prostu nie będzie pracować, on będzie wam przekłamywać. To nie jest tak łatwo zrobić przepływkę dobrej jakości. No, muszą być dobre materiały, a niestety no, inni producenci, szczególnie Chinole, no to tam cudawianki będą wam się działy z tym przepływomierzem i z waszym silnikiem. Także oscylujcie, jeżeli chodzi o przepływki oryginały, zawsze celujcie w oryginały, bo ten sygnał będzie taki, jaki powinien być i wtedy sterownik będzie pracował właściwie. I to się też tyczy, słuchajcie, czujników silnika, szczególnie wału korbowego. Zawsze celujcie w oryginały, bo to się potem na pewno Wam czkawką odbije. Jak założycie jakiś tam zamiennik, zresztą często gęsto jest tak, że ludzie gdzieś tam na Facebookach też mnie pytają, że wymienione czujniki, to tamto i auto dalej zgłasza błędy. No, ja zawsze się dopytuję, czy zostały wymienione czujniki w oryginale. No, dużo ludzi to nawet nie wie, bo jak odstawia do mechanika, no to mechanicy też tam często, no wiadomo, próbują zarobić kasę i gdzieś tam na czymś tam przyciąć. Oryginały, oryginały, oryginały. Takie są moje rady. Słuchajcie, jeszcze jest jeden taki model przepływomierza, to jest przepływomierz ultradźwiękowy. Słuchajcie, działa to na takiej zasadzie, że po prostu taki przepływomierz ma tak zwany mikrofon ultradźwiękowy. Działa on na takiej zasadzie, że po prostu bada sobie natężenie ultradźwięków w zależności od ilości przepływającego powietrza przez nasz przepływomierz. Muszę Wam powiedzieć, że taki przepływomierz nazywa się typu Vortex, pisane przez V. Ja się nie spotkałem, muszę Wam powiedzieć, z takimi przepływomierzami w autach. No podobno one są gdzieś tam montowane. To jest najbardziej skomplikowany przepływomierz, bo on w swojej konstrukcji ma tak zwany układ generujący te ultradźwięki, jak i układ odbierający, czyli mamy generator i mamy, słuchajcie, mikrofon. Także tak to w praktyce wygląda. No i tyle to co ja chciałem powiedzieć na temat tego przepływomierza typu Vortex. Pamiętajcie, że przepływomierz to nie jest jeden element, który powoduje opracę silnika, czyli sterowania tym ECU. Dla ECU potrzebne jest dużo więcej parametrów, żeby ten nasz silnik pracował w odpowiedni sposób. Ja czasami mam w ogóle powiem, trochę ubaw, jak ludzie pytają w ten sposób, na przykład, że mam taki objaw, czy ktoś coś podpowie. No, wróżkę do ręki i wtedy kombinować, co z autem się dzieje. Zawsze powtarzam, słuchajcie, interfejs, czyli skaner diagnostyczny, dzisiaj niestety bez tego ani rusz, to tam na palucha, czymś pokiem, to nic się dzisiaj z naszymi autkami nie zrobi. Także słuchajcie, tyle co ja bym chciał powiedzieć o przepływomierzach. Jeszcze mam tutaj na rysunku, nie wiem na ile to będzie widać, zobaczcie, tak wygląda mniej więcej schemacik przepływomierza ultradźwiękowego typu Vortex. O, widzicie, jest mikrofon i jest generator, tutaj jest opisany jako oscylator na dole. Wchodzi nam powietrze, wychodzi nam powietrze i układ działa na takiej zasadzie, że po prostu bada nam odchylenia tej fali ultradźwiękowej, w jakim zakresie ona zmieniła się. Jest to dość precyzyjny system pomiarowy, także jeszcze nie sprawdzałem, w jakich autach to było montowane, ale no wydaje mi się, że to jest dosyć taki skomplikowany układ. Także słuchajcie, no to tyle co ja bym chciał powiedzieć o naszych przepływomierzach. Jest to dosyć prosty układ, a muszę Wam powiedzieć, że czasami to jest prosta awaria, a mechanicy zastanawiają się nad tym, auto nie ma mocy, co się dzieje. I często gęsto jest tak, że wystarczy wyczepić wtyczkę, muszę Wam powiedzieć, w Oplach tak jest, na przykład wyczepiacie wtyczkę i auto zaczyna pracować w miarę poprawnie. Dlaczego? Dlatego, że sterownik silnika, słuchajcie, ma tak zwane średnie wartości i jak wyczepicie ten sobie ten wtyk z przepływomierza, no to generalnie sterownik dobiera sobie wartości średniej i on wtedy niby lepiej pracuje niż bez tej przepływki. Z tym, że tak możecie odczuć, natomiast cały czas błąd będzie zapisany w sterowniku silnika i generalnie no, taki układ trzeba naprawić, bo to nie pracuje tak, jak powinno być. To dawkowanie paliwa jest uzależnione jednak od tego naszego przepływomierza. Z tym, że ja tak powiedziałem wcześniej, to jest jedna z części pomiarowych, które dostarczają informacje do sterownika silnika o poprawnej pracy. Także no tyle, co ja bym chciał powiedzieć na temat przepływki popularnej. Słuchajcie, zróbcie łapkę do góry, albo zróbcie łapkę na dół, jak wam się nie podobało, chociaż wydaje mi się, że te informacje są w miarę takie sensowne, to co ja przekazałem. Subskrybujcie mój kanał, kochani, jak jeszcze tego nie zrobiliście, będziecie mogli tam co jakiś czas dostawać powiadomienia, jak ja coś nowego zrobię. Udostępniajcie te moje materiały i trzymajcie się do następnego razu, hej!